uchwał w sprawie lokali socjalnych. To jest od 4.2 do 4.5 na razie, a później będzie jeszcze jedna, ale to już na końcu kolejności. Proszę Państwa, może zaczniemy od projektu uchwały w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w osiedlu w Górzach zgodnie ze stosownym pismem Wydziału Mieszkalnictwa. I proszę Państwa, to jest uwaga jak zwykle aktualna. Proszę. Jest to projekt autorstwa Komisji Spraw Mieszkaniowych, w imieniu której głos zabierze koleżanka Iwonka Ochl. Bardzo proszę. Komisja Mieszkaniowa po przeprowadzonej wizji i sporządzeniu protokołu jednogłośnie pozytywnie podjęła projekt uchwały. Dziękuję uprzejmie. Zarząd nie wnosi żadnych uwag do projektu tejże uchwały, ale tylko tak na marginesie chciałbym zaznaczyć i podziękować Państwu, Iwonie Ochl i Stasiowi Rajskiemu, za to, za przeprowadzenie wizji lokalnej w tychże wszystkich lokalach, które będziemy opiniować. To dzięki nim te uchwały mogą zaistnieć w chwili obecnej. Zarząd nie wnosi uwag do projektu uchwały. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Będę liczył, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Podjęliśmy uchwałę jednogłośnie. Dziękuję Państwu uprzejmie. Przystępujemy do punktu 4.3. To jest lokal mieszkalny w osiedlu na Wzgórzach. Tu chodzi o panią na następny okres. Też projekt autorstwa Komisji Spraw Mieszkaniowych, w imieniu których głos zabierze koleżanka Iwona. Bardzo proszę. Komisja Mieszkaniowa również po przeprowadzonej wizji sporządzeniu protokołu jednogłośnie pozytywnie podjęła projekt uchwały. Dziękuję uprzejmie. Zarząd nie wnosi uwag do projektu uchwały. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Będę liczył, kto jest przeciw, kto się wstrzymał od głosu. Podjęliśmy uchwałę jednogłośnie. Dziękuję Państwu uprzejmie. Przystępujemy do...